Warszawa, szczyt klimatyczny Together 2022. Przez 3 dni rozmawiamy o sprawach najważniejszych dla klimatu, dla społeczeństwa. Jak dobrze połączyć ekologię z ekonomią, z nowymi technologiami po to, żeby żyło nam się lepiej. Jesteśmy po kolejnej z debat i nie zamykamy tematu, nie zamykamy rozmów. Wręcz przeciwnie, kolejne pytania kieruję do pana Mirosława Kowalika, prezesa Westinghouse Polska. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Kiedy pierwsze inwestycje nuklearne w Polsce? No, to definiuje polski program jądrowy, który stawia sobie za cel, że pierwsza energia elektryczna z elektrowni atomowej popłynie w 2033 roku. I my jako Westinghouse jesteśmy tu w Polsce obecni, również z biurem w Krakowie, które otworzyliśmy w tamtym roku, po to, żeby wpisać się w ten polski program jądrowy i zaoferować jeden z najnowocześniejszych reaktorów jądrowych, który obecnie na świecie pracuje, jest sprawdzony AP1000. A czy obecna sytuacja geopolityczna nie wpływa na to, że termin może zostać zagrożony? Myślę, że bardziej mobilizująco wpływa niż w kategoriach zagrożenia. Oczywiście można to w ten sposób oceniać ze względu na to, że pewne łańcuchy dostaw mogą być już niewydolne. Jakkolwiek naturą rzeczy AP1000 jest jak największe ulokowanie zamówień w Polsce ze względu na modułową konstrukcję kompaktową, stąd większym wyzwaniem w dotrzymaniu tych terminów będzie mobilizacja wszystkich interesariuszy po to, żeby w tym procesie zdobyć odpowiednie pozwolenia, odpowiednie licencje, decyzje administracyjne, które są bardzo kluczowe dla tego typu projektów, gdyż projekt budowy elektrowni atomowej to przede wszystkim na bezpieczeństwo. A jaki jest klimat, jeżeli chodzi o inwestycje jądrowe w Europie i na świecie? Myślę, że ten klimat odżywa i ze względu na ten megatrend, który obserwujemy, chodzi o energetykę zieloną, o jak najmniejsze szkodzenie środowisku. Energetyka jądrowa to jest źródło energii bezemisyjne, tak? Nie emituje CO2, a CO2 to jest jeden z czynników, które chcemy zredukować ze względu na to, na zmiany klimatyczne. Również te cele, które sobie stawiamy, czyli neutralność klimatyczna 2050, no to bez energetyki jądrowej, tak jak wielu ekspertów mówi, nie jesteśmy w stanie tego spełnić. Stąd tak duże zainteresowanie energetyką jądrową, która co do zasady w krajach Europy Środkowo-Wschodniej mogłaby zastąpić już wysłużoną energetykę węglową, tak, od której odchodzimy, a ze względu na to, że jest bezemisyjna i może pracować i pracuje przede wszystkim w podstawie, daje również pewne bezpieczeństwo energetyczne dla tych krajów, które ją mają. A jaki jest potencjał polskich firm, by uczestniczyć w tym projekcie nuklearnym? My oceniamy go bardzo wysoko, stąd nasze starania jest, staramy się współpracować z jak największą ilością firm. Podpisaliśmy odpowiednie porozumienia w tej kwestii. Energetyka jądrowa ze względu na swoją istotę i naturę, tak jak powiedziałem, wymaga bardzo wysokich kompetencji jakościowych, technicznych od firm, które są w łańcuchach dostaw. Stąd rozpoczęliśmy rozmowy, żeby lokować zamówienia jak najwięcej do polskiego przemysłu. Polski przemysł jest przygotowany na to, bo mamy wysoką kulturę techniczną, mamy kadry, które mogą w bardzo szybki sposób przekonwertować swoje przedsiębiorstwa, swoje firmy na taki poziom, który będzie spełniał wymagania jakościowe, które stawiane są pod dostawcą w łańcuchu dostaw dla energetyki jądrowej. Dla wyspy nuklearnej, jak również dla wyspy konwencjonalnej oraz urządzeń pomocniczych, o których mówimy, tak zwany balance of plant. Bardzo dziękuję za pana komentarz, bardzo dziękuję za udział w naszej imprezie. Dziękuję bardzo.